Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj wraz z Patrykiem i Spadżłowem sprawdzimy, kto najlepiej buduje. Ostatnio taki odcinek już był zrobiony ze Spadżłowem i Smilki. Dzisiaj jest jeszcze Patryk i Spadżłow. Dzień dobry, witam panowie serdecznie. Dzień dobry. Tutaj mamy skrzynki, ogólnie nie idźcie za skrzynki. Nie, Spadżłow, proszę tak nie oszukiwać. Dobrze, stajemy przed skrzynkami i wybieramy skrzynki. Każdy ma po wyborze po raz. I ostatecznie na samym końcu ktoś jeszcze będzie miał możliwość jeszcze raz wybrania. Tak, zwycięzca. Ten, kto będzie miał najmniej punktów, ten będzie mógł ten. Dobra, uwaga, kto chce zacząć? Ja. Dobra, Spadł, wybierz pierwszą skrzynkę. Tamta skrzynka, dobra, co mamy? Żółty, zielony, różowy. Z drugiej strony co jest napisane? Czekaj, z drugiej strony jest napisane lodzik. Tutaj mamy lodzika do zbudowania, no to kurczę, Patryk, dla ciebie idealnie chyba, co? Dobra, weźcie sobie jedną linię tamtych tych i chodźcie tutaj na odpowiednie pole. Ja sobie biorę to pole. Idziemy od samego końca. Chodźcie tutaj. Ja chcę środek. Dobra, to weź sobie środek. Ja robię tak, tutaj i musimy... Ja gdzie? Ty tam po drugiej stronie. No i musimy wybudować najlepszego lodzika na świecie. Jesteście gotowi? Mamy na wszystko. Będziemy mieli czas, więc uwaga. Ja tutaj już ustawiam minutnik. Na każdą rzecz do zbudowania mamy 2 czy 3 minuty. Dwie. Starczą dwie. Dobra, lecimy z koksem. Uwaga, 3, 2, 1, 0, start. Poszło. Dobra, musimy zbudować lodzika, więc robimy coś takiego. Tu jest oczywiście... Tylko nie zgapiaj, Patryku. Tu jest oczywiście Patryk. Ty zgapiasz, w grajerze. Ej! Dobra, coś takiego. Mam pomysł, będzie wielokolorowy u mnie. Dobra, coś takiego. Jest to proste. Nie wiem. Dobra, mam fajny pomysł, jak wam to idzie. A wy robicie taki lodzik. Taki na wrożku. Rozumiem. No tak, a jakiego ty robisz? Jest na patyku jeszcze możliwość, nie? Aha, no tak. Dobra. A mam wielokolorowy. Wy też będziecie mieli różne gałki, ja rozumiem. Dobra, fajne, podobają mi się lodziki, będą różne, to jest fajne. Ej, coś mi się zepsuło. Teraz nie widzisz bloków? No. O, myślałem, że tylko ja. O nie, co jest? O dobra, F5 kliknij se i się naprawi. Dobra, robię teraz tak. Ostateczna końcówka to jest. Tak. Dobra, coś... Może być. Ale loda zrobiłem, o kurde! Ale to jest bydlak! Dobra, ile mamy czasu? 30 sekund zostało. Co to jest, Patryk? Jak 30 sekund? Ale Patryk ma jakieś ambicje. A on robi jakiegoś takiego bardziej rozwiniętego. Dobra. To czekajcie, ja tutaj zrobię może tak, żeby był większy patyk, że wbity w ziemię jest. O, teraz to wygląda lepiej. Wbity w ziemię, no taki lodzik. O kurde, jest ogromny. Co? Aj, oje, no za dużo, czy co? No, niesymetryczny. Ale lodzik nigdy nie jest symetryczny. Teraz to jest taki, jakbyś go... O, stop, minął czas, Patryk, stop. Dobra, musimy teraz to ocenić, tylko nie mamy tabliczek. Więc ja lecę po tabliczki, widzowie. Dobra, uwaga, więc musimy teraz ocenić. Oceniamy najpierw może SpongeBoba. Ja daję tutaj ocenę takie... Dajemy od 0 do 10 ocenkę. Więc ja tam takie... No, taki lodzik. 6 na 10. No. Czemu? No, taka ocena moja. To ja daję tak. A to 2 na 10. Dobra, Patryk teraz. O, nie. 10. Patryk, ale ty nie dajesz sobie oceny. Ja też dam 4 na 10. No jak nie mogę? Dobra, nie, to teraz tak, robimy. Tutaj jest 4. Dobra, to będziemy później sumować. Nie, tą tabliczkę na razie nie. Dobra, i mój teraz ocencie. Mój? Mój i napiszcie dlaczego 10 na 10. Wytłumaczcie. Chciałbyś. Patryk? Dobra, i tak mam chyba najlepsze oceny. 2, 6 to jest 8, ja mam 7 plus 4, dobra, ja mam najlepsze, dobra. Kolejna tura, teraz Patryk wybierasz skrzynkę. Proszę wybrać skrzyneczkę, zobaczymy co teraz będziemy musieli zbudować. Ale ty nie patrz z tyłu. Losuj. A tu było różowe. No to tutaj mamy do zbudowania rozgwiazdę. O, to żeś trafił, dobra. Ja do lodzika odłożę to co miałem wcześniej, żeby mi się nie myliły bloki. Ile betonów mamy? No 3 staki, ale to i tak nie wykorzystacie. Nie wykorzystam? No jasne, że nie.
Dobra, chodźcie tutaj i budujemy rozgwiazdę. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Ja uważam, że to jest mega ciężkie. No jak nie wziąłeś, Patryk? Oj, co za chłop. Nie ma. No jak nie ma? Zabrał mu ktoś? Ja wziąłem tylko 3 staki. A nie, to czekajcie, to może było po 2 staki. Nie, ja... nie. Proszę, trzymaj, Patryku. Dobra. Może ci się to przydać. Dobra. Dobra, budujemy. Uwaga, jesteście gotowi? Ja już mam tutaj czas przygotowany. Uwaga, 3, 2, 1, 0, start. Budujemy rozgwiazdę, dobra. Zróbmy coś takiego. Może zacznijmy od trzonu. Ojejku, nie wiem, jak ja tu mam zbudować rozgwiazdę w ogóle. Dobra, coś takiego. Jest. Co? Co to jest? Gwiazda. Nie no, ja nie wiem, jak mam zbudować rozgwiazdę. Dobra, wiem, inaczej zrobię. Inaczej zrobię. Patryk, pokaż gębę. A nie, bo nie mam bloków na to. Dobra, zróbmy tak. No jak, co to jest? Kurczę. Ej, goły Patryk. Jaki goły? No patrz, goły. Nieprawda, to nie jestem ja. Chwal się spań, bo... Dobra. To jest Patryk? Tak, to jest Patryk. Tylko bez twarzy. No. Dobra, ja skończyłem. Mamy 50 sekund jeszcze do końca. Jak ci idzie, ja Patryk? Skończyłem. Ja już zakończyłem. Tak? No to stopuję czas w takim razie. W tym momencie anuluj. Dobra, i uwaga, oceniamy teraz. Dobra, Patryk najpierw. To? No, co, to jest rozgwiazda, mówisz, Patryk, tak? Moja ocenka tutaj jest taka, no... 4 na 10, dobrze, dobrze. No to jak tak powiedziałeś, to masz taką ocenę. A ty, SpongeBob, co? Ja... 3 na 10. Jest tak bardzo podobna do twojej, nie? Wiem, dlatego też oczekuję na taką ocenę, bo to jest kiepskie, co zbudowałem. No dobra, no to dam ci taką samą jak Patrykowi. Niech będzie. A moje? Tu nie ma to tamto, co? No. Tutaj jest rozgwiazda, Patryk, zrobiony. No nie podoba mi się to. No jak trójeczka? A ty, Patryk? No nie jest łapie. No nie, no co jest? No dobra, nie niech wam będzie. Się to ale proszę. Ale dlaczego, Patryk, że ty tak wyglądasz? Czy nie wyglądam tak. Nie wiem, co wygląda. Nie wyglądam tak, nie mów tak. No dobra, niech wam będzie. Dobra, teraz ja wybieram. Ja wybieram teraz, uwaga, więc ja wybiorę skrzyneczkę pod tytułem... Dobra, wybierzmy tą, tutaj. Ananas. Do zbudowania jest, no dobra. Spoko. Zapraszam. Zbudujemy ananasa teraz. Ananas. Znacie żart o ananasie? Nie. Opowiedzieć wam żart o ananasie? Opowiedz. Dobra, Patryk, jak, nie chcesz? Nie no, chcę. No dobra, to opowiadam wam. Uwaga. Jest sobie Jasiu w szkole, no i pani mówi do dzieci, ułóżcie zdanie ze słowem ananas. No i zgłasza się tam, prawda, jakiś Krzysiu i mówi, ananas jest pysznym owocem. Następna zgłasza się Kasia i mówi, no, ananas jest żółty. I pani mówi, dobrze Jasiu, a może ty ułożysz jakieś zdanie ze słowem ananas? I Jasiu mówi, Basia puściła bąka, ananas leci smród. Ja pierdzielę. Ananas leci smród. Oh. Oh, yeah. Dobrze, a więc jak już pozytywnie zaczęliśmy z ananasem, to ja w tym momencie klikam start i lecimy ze zbudowaniem pięknego ananasa. Dobra, tu mamy coś takiego. Tu musi być wejście. Zróbmy tutaj wejście. Dobra, coś tego typu. Dobra, to jest fajna konkurencja, mi się podoba. Ananas będzie ciekawe do zbudowania i tu będzie co oceniać w końcu. No, zobaczymy. Będzie, ja uważam, że będzie. Dobra, tak. O nie, skończyła mi się ten. O kurczę. Ale jazda. Nie, ja, dobra, już git. No dobra, no. Jak dajesz? A jaki miły SpongeBob. Dobra, tak. Fajna dynia z chipsem. Nie, to nie jest dynia. Od kiedy dynia ma zielone krzewy na górze? A nie ma? Bodygi zielonej? Ona ma w sumie. Nie ma liści? Dobra, coś takiego. Tu.
I tu zrobimy okno. Jest tak, to jest okno. Tutaj też okno, takie coś. Dobra, jest git. No kurczę, no, no sorry, ale moje wygląda jak dynia, zobacz na swoje. Twoje wygląda jak marchewka. A, to ty marchewki chyba nie widziałeś. No jak, on jest podłużny w dół, no u mnie jest jakaś tutaj, że tak powiem jeszcze, kurczę, geometria, że tak to ujmę. Patryk skończył. Patryk skończył, no jeszcze mamy czas, chwilę więcej tam dopieść wszystko, tak jak chcesz. No ja w sumie też skończyłem. Jeszcze tu żółty mam. Żółty. Ja wiem, ile jeszcze czasu? Zero. Zero, to ty masz IQ. Dobra, stop, minął czas, no minął czas. Minął czas. Gibson. No? Co to jest IQ? To jest stan konta. Dobra, uwaga, teraz oceniamy najpierw, najpierw mnie, żeby nie było. No jak ci będzie, wyszło ci to. No, no jasne, że mi wyszło. Wow, ale fajny. No. 8 i... 4, no nie no, Patryk. Ale Patryk tylko do 4 potrafi. No dobra, on nie zna dalszych cyfr. Dobra, teraz SpongeBob, dobra, no to... Wytłumaczę wam, to jest ananas przykrojony na pół i tu jest miąższ środkowy. Aha, tak to wygląda, no dobrze, no to w takim razie tutaj możemy dać taką ocenę w takim razie, 6 na 10. Oho. A Patryk, jak wytłumaczy swojego pomidora, który jest jeszcze niedojrzały? Co? To jest ananas, ty głupku. Jakaś taka... Ananas, nie obrażaj. Dobra, no to moja ocena tutaj to jest tak samo jak u SpongeBoba. Obrażasz mnie. Nie. 6. 6 i 4, no dobra. I ostatnia runda. Kto teraz? Musimy policzyć, to przegrywam. Więc każdy niech policzy swoje punkty. A, Patrykowi ktoś policzy. 12... 15... 16... 27 mam. Moja to jest tutaj. Ja mam 24. 27. Dobra, no Patryk raczej przegrywa. Policzmy Patryka. 6 to jest 10. 14, 17. 21, 22. Dobra, 22 punkty ma. Patryk. Przegrałeś, Patryku. No, 22. Patryk. Dobra, i teraz tak, w takim razie Patryk ma najmniej, więc Patryk, wybierasz ostatnią skrzynkę, którą wybudujemy. To jest decydująca, możesz pod siebie wybrać. I uwaga, masz przywilej taki, że możesz popatrzeć z tyłu na tabliczki. Możesz teraz wybrać sobie, co chcesz. Ananas, gąbkowy lodzik. Ale to co już, czekaj, ja ci odznaczę, co już było. Rozgwiazda była, lodzik był. Tu! Tego już nie ma. Kraboburger. I ananas. Kraboburger chcesz zrobić? Dobra. Da. No dobrze. Niech będzie kraboburger w takiej sytuacji. Jesteście gotowi? Gdzie? Czekaj, no muszę... Dobra, uwaga, start, poszło. Dobra, robimy tak. Dobra, coś takiego. To jest nasza... Nie, tu miała być bułeczka. Dobra, to... Ten sam miałem problem. Ten sam błąd zrobiłem. No. Ja zrobiłem dobrze. Frajerzy. Frajerzy jeszcze nas wyzywał. Dobra, tu mamy tak. Najpierw musimy zacząć od od mięska. Mięsko wychodzi tak sobie leciutko. Dobra, jest duży placek mięsa. Dobra, coś takiego. Świetnie. Teraz musimy tu się podsadzić. Zrobimy, widzowie, podwójny... podwójny ten zrobimy. Podwójnego burgera chyba. Ja mam kraboburgera w ekwipunku, to sobie widzę, jak wygląda. Ej, to szóstwo! ale dałem wam na poprzednim filmie, nie? Zjedliście już? Dobra, tu jest ser, później jest pomidor. Dobra, świetnie. Pomidor se wlatuje. Jak ci idzie, Patryk? Najlepiej, ja wygrywam. A? Zobaczymy. Na pewno. Dobra, sałata. Ale skupienie. A dobra, myślę, że mi braknie, ale mam jeszcze, dobra, okej. I robimy jeszcze jedno mięso. Jeszcze jedno mięso trzeba zrobić. Uwaga, tu. Dobra. I teraz robimy bułeczkę. Dobra, coś takiego. Ale mam ogromnego kraboburgera. Jest taki bardzo kwadratowy z tego, co widzę.
ale trudno. Ważne, żeby smakował. O, ciekawe komu. Spadłem! O nie! No jak to komu? Tobie smażą. Dobra, stop! Minął czas, minął czas. Ej, to jest oszukaństwo! Minął czas. Dobra, widzę, że wszyscy jeszcze budują, no to dobra. Dobra, schodzimy, koniec. Pobudowane. Pobudowane, zapraszam na dół. Ja oceniamy. O kurde, co ja za grzyba zbudowałem? Co to jest? Nie no, ja wygrałem na pewno. Ja wygrałem. Ej, dobra, no tutaj jakby kaszanę odwaliłem niezłą. I ja nie mogę, co to jest za krawoburger? Dobra. Zacznijmy ode mnie. Ja, dajcie mi te 0 na 10. Dobra, to nawet nie oceniam. Patryk chyba, że... O, Patryk dał mi honorową jedyneczkę, no dobrze. Jedyneczka. Dobra, 2 na punkty, zachętę. Świetnie. Smażył i faktycznie to fajnie wyszło. No tutaj dam mu oczywiście taką ocenę, bo to faktycznie jest to dobrze zrobione. No i tobie, Patryk, też takim fajnie, tylko dlaczego jest to wszystko w serze, nie? No, jak wszystko w serze, to jest bułka, to jest mięsko, to jest sałata, sos. A gdzie jest ser w środku? Mięsko i bułka. A w ser w środku nie ma sera? Jest, ale się dobra, rozpuścił. Dobra, dam taką ocenę. 6, dobra. Czyli teraz trzeba dodać to, co mamy do siebie, czyli ja dodaję sobie 2 punkty. Ja mam w takim razie 29, czyli tutaj napiszę... Ja wygrałem. 29. Ty, 29 września się urodziłem, no to fajnie, fajna liczba. Dobra, ty ile masz? Ile masz? 36. 24 plus... 4 to jest, no tak, 36, więc tutaj zapiszmy SpongeBob 36, okej. Okay. I oczywiście Patryk, podliczmy Patryka na sam koniec jeszcze szybko. Patryk miał 22, ma dodać 12, czyli ma 34. 34, yes. czyli ja przegrałem. Tak, wygrałem. Ja wygrałem. 34. No dobra, no ja przegrałem, poszło mi najgorzej, no trudno. Ale dziękuję wam bardzo za oglądanie, dziękuję wam panowie za tą konkurencję. Ja sobie aż siądę, widzimy się jutro. Trzymajcie się, pozdro, elo!